Cześć. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia wzmacniające bark. Skoncentrujemy się głównie na mięśniu naramiennym, wszystkich jego segmentach oraz okolicą łopatki, no i tutaj troszeczkę piersiowym. Zaczynamy. Zaczniemy od ćwiczenia, które wzmocni nam tylny segment. Łapiemy sobie taśmę, to tak gdzieś szeroko, troszeczkę może szerzej niż szerokość barków. I wykonujemy ruch do tyłu rozciągający. Ćwiczymy powoli, żeby pracować nad koncentryczną pracą mięśnia i ekscentryczną. Ćwiczenie wykonujemy około 20 razy. Oczywiście, jeśli bark nas dalej nie puszcza, robimy do końcowego zakresu ruchu. Następne ćwiczenie, jakie wykonamy, zrobimy sobie, jeśli nie możemy zaczepić taśmy o nic, to sobie wysuwamy rączkę drugą przed siebie w taki sposób i wykonujemy ruch ciągnięcia do tyłu. Czyli w tej płaszczyźnie wygląda to w ten sposób. Oczywiście możemy zrobić również 20 powtórzeń na jednej sesji. Następnym ćwiczeniem będzie tutaj odwodzenie. Robimy sobie je tak, że tutaj robimy bazę i robimy ruch. Oczywiście również możemy wykonać 20 powtórzeń. Następnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie, które będzie nam aktywowało w zasadzie wszystkie te grupy mięśniowe, o których wspomniałem. Będzie to ruch taki rotacyjny. A z taśmą wygląda to tak. Tu mamy bazę i robimy hop, hop. Hop i wracamy i hop, 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 hop i wracamy. Możemy zrobić w przeciwnym kierunku oczywiście. I tych ćwiczeń, tych powtórzeń wykonujemy około 20. Pamiętamy o tym, żeby ruch wykonywać wolno. Wtedy poprawiamy swoją kontrolę mięśniową. Przejdziemy do kinezotapingu. Do tapowania potrzebujemy taśmy. Zrobimy sobie tak, że mniej więcej wymierzymy sobie mięsień tutaj naramienny. On gdzieś, przypuśćmy, jest u mnie taki. Wycinam sobie dwa praktycznie równe kawałki taśmy. Zaokrąglamy je na końcach, by nie doszło do tego, że się nam odlepia na rogach, więc robimy raz, dwa i z drugiej strony. Dobrze, możemy odłożyć to i tak. Pokazuję Wam tą aplikację, bo jest bardzo łatwa do zrobienia. Odrywamy końcóweczkę. Mamy taśmę. Wykonujemy ruch maksymalny w tą stronę. Tak jakbyśmy chcieli złapać się za przeciwległy bark. Tu mamy przyczep naramiennego. Ustawiamy w tym miejscu taśmę. Tą bazę i bez naciągu lecimy po mięśniu.
Dobra? I to jest, to fałdowanie nam jak gdyby podnosi skórę i stymuluje nas przez skórnię. I wykonujemy ruch odwrotny. Tu otwieramy bark, to już jest łatwiej zaaplikować. I tak samo bez naciągu rozwijamy po mięśniu naramiennym. I mamy zaaplikowaną aplikację stabilizującą. I jest to bardzo fajna, przydatna sprawa, szczególnie w sportach chwytanych albo przy jakiejś aktywności, mycie okna czy coś takiego. Także powodzenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was, Maciek.